Dlaczego po 182 dniach ciągłego zwolnienia lekarskiego warto, abyś wziął od swojego lekarza prowadzącego zaświadczenie o zakończeniu tego leczenia lub jakieś inne świadczące o zdolności do pracy, czyli dodatkowa wizyta u lekarza? No, czasami ZUS przysyła zapytanie o tą zdolność i jaki ten ZUS ma swój niecny cel. Zacznę od zapytania internautki, mojego widza oczywiście. Jestem na działalności gospodarczej jednoosobowej, przebywałam na zwolnieniu L4, wykorzystałam całe 182 dni w ciągłości, ale ostatnie zwolnienie było u innego lekarza. Czyli chronologicznie koniec zwolnienia 29 kwietnia, wykorzystane 182 dni. Po tym czasie od 30 kwietnia przeszłam na opiekę na dziecko, ciągłe 60 dni. Zostały opłacone składki do ZUS. Według zasad nabyłam nowych praw zasiłkowych. I od 1 lipca do 31 lipca przebywam w ciągłości na zwolnieniu L4 z depresją. Chodzi tutaj, że jest jednorazowe zwolnienie 31 dni. Domyślam się, że od psychiatry. I jednak ZUS poprosił ostatniego lekarza, który wystawił mi zwolnienie chorobowe o udzielenie informacji, czy odzyskałam zdolność do pracy i doktor nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, gdyż nie pojawiłam się na następnej wizycie i dłuższy czas mnie nie widział. ZUS prosił z zapytaniem, czy w terminie od 30 kwietnia do 30 czerwca odzyskałam zdolność do pracy, lecz od 30 kwietnia do 28 czerwca przebywałam przecież na opiece na dziecko, zaś 29 czerwca i 30 czerwca opłaciłam składki, powrót do pracy, no i od 1 lipca ciągłe 31-dniowe zwolnienie L4 na depresję. I ZUS odmówił wypłaty świadczeń, gdyż jak stwierdził orzecznik, nie odzyskałam zdolności do pracy. No i jak tutaj to wszystko rozgryźć? No i zacznijmy od takiego bełkotu prawnego, jakim jest poniekąd stosowna ustawa o zasiłkach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa. Dochodzimy do artykułu 9 ustęp 1. Do okresu, w którym mowa w artykule 8, zwanego dalej okresem zasiłkowym, wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w artykule 6, ustęp 2, punkt 2. I kluczowym jest kolejne zdanie tej ustawy. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowane tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem nowej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Czyli takim warunkiem niezbędnym dla kolejnego zwolnienia jest potwierdzone przez lekarza odzyskanie zdolności do pracy, bo inaczej potraktują Cię dalej jako chorego, bo nie było przerwy w schorzeniu, chociaż zasiłku chorobowego w tym czasie nikt nie płacił. Czyli ta przerwa będzie krótsza niż 60 dni, oczywiście w interpretacji ZUS-u. I jest to szczególnie ważne przy działalności jednoosobowej, ponieważ tak zwani pracownicy kodeksowi po 30 dniach zwolnienia muszą iść na badania kontrolne medycyny pracy, aby móc do tejże pracy powrócić. No, powiem szczerze, tłumaczenie ZUS-u jest nieco pokrętne, ale tak można sobie to interpretować i w sumie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Także powiedzmy, masz już 170 dni zwolnienia, idziesz na kolejne 12 od lekarza i warto po tych 12 dniach, jak już się 182 dni skończy, pójść do tego lekarza, żeby dał Ci zaświadczenie o zakończeniu leczenia, zaświadczenie o zdolności do pracy, czy jakikolwiek dokument w tym stylu, aby jak ZUS potem zapyta, można spokojnie jakiś tam kwitek pokazać i na kolejne zwolnienie lekarskie, oczywiście, jeżeli zdrowie nie będzie dopisywało, sobie pójść. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli nie jesteś moim subskrybentem, oczywiście zrób to. Wprawdzie o zwolnieniach lekarskich mówię coraz rzadziej, ale
Czasami taki filmik też się znajdzie. Natomiast możesz też obejrzeć kolejny filmik z szeroko pojętej medycyny profilaktycznej.